Cześć, bardzo mi miło, że włączyliście kolejny podcast, nie odcinek podcastu, nie tylko pytania. Dawno nie nagrywałem odcinka, więc już się mylę z moją stałą zapowiedzią. Dzisiaj jestem ubrany w garnitur i w krawat. Nie widać, bo nie ma tym razem wideo, ale dlatego jestem ubrany w garnitur i w krawat, że gościnią jest profesor, doktor habilitowana Magdalena Kamińska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, badaczka kultury internetowej w Instytucie Kultury, no właśnie Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło. Od razu też może powiem, chyba że to jest tajemnica, że pani profesor występuje nie tylko jako pani profesor Magdalena Kamińska, ale też jako Lena Eiber, memiara w internecie. No jeszcze mam parę innych awatarów, ale owszem, tak. Tak, no ja znam ten Lena Eiber. Polecam ogólnie obserwować na fejsie, bo dużo dobrych memów pani profesor rzuca. No i w związku z tym, że pani profesor się zajmuje memami, to myślałem sobie nad pytaniami, które mogę zadać i wpadłem na najgłupsze możliwe pytanie, czyli co to jest mem? Bardzo dobrze. Głupie pytania są najlepsze. Mem w ogóle to jest oczywiście bardzo szerokie pojęcie, wychodzi się z socjobiologii, ma troszkę inne znaczenie. Natomiast ja się zajmuję memami internetowymi stricte, które też tak naprawdę nie jest łatwo zdefiniować. Różne są tutaj propozycje. Ja lubię mówić, że to jest gatunek medialny. To mi otwiera różne możliwości, nie muszę się ograniczać tylko do obrazków, mogą się pojawić tak zwane wirale, mogą wejść do gify i nawet pasty i mnóstwo rozmaitych innych form. W związku z tym jest mi to najwygodniejsze, tak to sobie szeroko definiować. Niektórzy uważają, i to podejście też mi jest dosyć bliskie, że to jest gatunek folkloru współczesnego, takiego ściśle powiązanego z tym specyficznym środowiskiem komunikacyjnym, jaki nam oferuje internet. I też można tak do tego podejść, bo mimo tego, że memy bywają zrobione profesjonalnie, tak od czasu do czasu jakaś instytucja ogłasza konkurs na memach, spisuje się umowy, tak, prawa autorskie i tak dalej, to jednak większość tej produkcji memicznej jest oddolna, jest anonimowa i wchodzi w te specyficzne obiegi, z którym w internecie mamy do czynienia. Nie powiedziałabym, że tylko czy głównie w mediach społecznościowych, no ale to jest ważny nerw, ważna taka arteria, którą płyną na nas memy. A co to znaczy, tak jeszcze trochę wracając do tej socjobiologicznej, tak? Dobrze usłyszałem definicji mema? No to jest taka propozycja, powiedzmy, teoretyczna, która się wpisuje w nurt neewolucjonistyczny, która traktuje kulturę analogicznie do biologii, dlatego że mem staje się tutaj pewnym analogonem genu. To jest taka jednostka informacji kulturowej, która taka mała całostka, która jest przenoszona na takiej zasadzie wirusowej od podmiotu komunikacji do podmiotu i skleja się to wszystko w memplex. No to jest dosyć problematyczne, bo to jest pewna hipoteza, tak, o ile istnienie genu można udowodnić, tak, to jest twardy fakt biologiczny, to memu już niekoniecznie, tak, i w zasadzie socjobiologia po takim mocnym wejściu na arenę naukową tak z 20 lat temu troszeczkę podupada ostatnio, bo w zasadzie no nie jest w stanie się ruszyć z miejsca, tak, w żaden sposób nie jest w stanie przełożyć się na jakąś konkretną praktykę, ale miała parę ciekawych spostrzeżeń i hipotez. I jej jakby eksplozja nałożyła się na rozkwit kultury internetowej i na to, że właśnie pojawiły się memy internetowe. W związku z tym ta nazwa po prostu została przez internautów, użytkowników, powiedzmy, zapożyczona. I no takie jest pokrewieństwo między nimi. A właściwie to kiedy powstały pierwsze memy? Bo skoro to się nałożyło, to tak teraz mi przyszło do głowy, że czasowo, ja chyba nie umiem tak z mojej... Ja jestem takim użytkownikiem internetu, który dużo korzysta z memów, ale chyba nie umiem powiedzieć, kiedy był pierwszy mem, który ja kojarzę. Często użytkownicy rozumieją mem jako śmieszny obrazek z internetu. I to też jest niezła definicja, taka użytkownicza, oddolna. Jeżeli to tak potraktować, to wskazuje się okolice tuż po zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku. Kiedy rzeczywiście w internecie zaczęło się pojawiać dużo obrazków,
które miały głównie obrazków, chociaż nie tylko, które miały związek z tymi zamachami, z fotografiami z tego miejsca, z całą historią, która się z tym wiązała, które często były takie ironiczne, satyryczne, żartobliwe. Często pojawiały się tam photoshoplory, przeróbki zdjęć, tak, w tym dymie, który się unosił z nad dwóch wież, było tam widziane różne były rzeczy, łącznie z myszką Miki, tak? I no, trochę żartowanie z poważnego tematu i w memosferze jest istotne, powiedziałabym, tak? I przekłada się na wiele takich memów, które są niegrzeczne, nieprawomyślne, niepokorne i bardzo duży problem z nim mają mainstreamowe media, bo z jednej strony chciałyby czerpać z tego fantastycznego źródła twórczości, a z drugiej strony no, to one są naprawdę czasem przekraczające granice. Oj tak, bardzo mocno. To przecież kwestia żartów z papieża, które są od takich w sumie niewinnych po naprawdę najbardziej hardkorowe wulgaryzmy. Jak to w ogóle jest z tymi żartami z papieża? Bo ja się też bardzo interesuję komedią i jest tak. Żarty z papieża, te memy, cenzopapy są dla mnie jedynym przykładem żartu, który się nie kończy. Bo każdy temat żartu prędzej czy później się skończył, nie? Były cenzodudy na przykład, podobna sprawa, no cokolwiek, no San Escobar, jak tam się polityk pomylił, nie? Przecież był wielki szał, ale wszyscy o tym zapomnieli. A cenzopapy, jak powstały wiele lat temu, to po prostu są, mam wrażenie, coraz bardziej popularne. I to jest w ogóle kuriozum na skalę światową. Uważam, nie znam takiego precedensu. Może słynny Żółty Pies w swoich kolejnych odsłonach też jest dosyć żywotną taką postacią memiczną, ale też nie aż tak. Z tym, że żarty z papieża są ograniczone do naszego polskiego kręgu kulturowego, bo owszem, Polacy próbują nauczyć obcokrajowców cenzopapy, ale to średnio wychodzi, tak? Bo obcokrajowcy nie łapią tego specyficznego kontekstu, który powoduje, że cenzopapy wciąż coś przekraczają, pewne tabu, które jest w polskiej kulturze zakorzenione. I tak jak mówisz, są straszne, naprawdę cenzopapy nie nadające się do pokazania i od nich się zaczęło. Natomiast z czasem tego tyle narosło, że powstała cała taka, można powiedzieć, kultura wokół tego, kultura wspólnota śmiechu, tak na dobrą sprawę, gdzie faktycznie one już są piętrowe, one już są abstrakcyjne, tak? One już nie mają żadnego sensu, one już są meta. Są cenzopapy, które komentują same cenzopapy. To jest właśnie ten metapoziom, na który one weszły. No i są też pewne takie rzeczy, nie tylko żółta twarz papieża, ale nie wiem, 2137, rozmaite inne rzeczy, parka, kremówka, które stają się pewnymi hasłami, które udowadniają, że jesteśmy wtajemniczeni w kulturę polskiego internetu, że wiemy, o co chodzi i że znamy tą całą tradycję, do której cenzopapa się wywołuje. I tą wspólnotę śmiechu możemy wszyscy razem tworzyć. Czasami cenzopapa jest interpretowana, ja się z tym często stykam, jako wyraz jakiegoś buntu czy protestu przeciwko Kościołowi. Taka świadoma blasfemia. To tak nie było źródłowo i właściwie do dzisiaj nie jest, ale faktycznie opiera się, bo dlaczego cenzopapy się wylały z czanów na media społecznościowe w ogóle, tak transgresyjny mem. Bo tam byli ludzie do zbejtowania cenzopapami, którzy się oburzali, no i te ich wyrazy oburzania do dzisiaj chodzą jako właśnie cenzopapy, jako memy. Tak. Już poczynając od słynnej pasty, no właśnie, o rozumienie godności człowieka przez różne tam po prostu luźne wypowiedzi. I dopóki tacy ludzie będą, to myślę, że cenzopapa będzie żyła, bo to ją podtrzymuje przy życiu. Teraz żeśmy dwa chyba dni temu, znowu jakąś petycja krąży, gdzie w obronie tożsamości chrześcijan, którzy uważają, że są atakowani między innymi cenzopapami. No jest dużo śmiechu w internecie, że będą zamykać na 3 lata do sztumu, tak, za cenzopapy. Dlatego cenzopapy są żywe. Tak, no widziałem, jest takie zdjęcie Jacka Cygana, który na tym zdjęciu wygląda podobnie do papieża, więc są teraz teorie, że będą memy o Jacku Cyganie. No i też pamiętam, że politycy tak w ostatnich dniach jako przykład takich strasznych żartów z papieża podawali to, że są konkursy jedzenia kremówek na czas. Na czas, tak to? Jest. No, były też mistrzostwa szkalowania papieża i o to było duże było o to zamieszanie. No a to troszeczkę podobnie jak w swoim czasie też bardzo transgresyjny mem o Filipie Heizerze, gdzie w pewnym momencie Heizer wziął się za tę sprawę i od tej pory wydobyto jego specyficzne podobieństwo do premier Beaty Szydło.
i zaczęły się pojawiać zdjęcia Beaty Szydło, tak, wpisywane w tą całą awanturę wokół Heizera, która się wtedy rozpętała, więc to jest możliwe i to pokazuje, czym są tak naprawdę takie środki wyrazu jak metafora, metonimia, takie właśnie bardzo kulturoznawcze, wręcz literaturoznawcze, jak to wszystko działa. Jak dalece kojarzy się cenzopapistom, którzy kojarzą się różne rzeczy z papieżem. Były takie memy, gdzie była dziura w ścianie albo jakiś zaciek na chodniku, który ludziom przypominał papieża, tak? Tak. Dianie, dziuro w ścianie, tak, i tak dalej, bo rzeczywiście przypominał ten zarys albo pęknięty talerz, który akurat pękł w kształcie głowy papieża, co pokazuje, jak bardzo jakby to jest mem w tym socjobiologicznym znaczeniu. Bardzo to jest zaraźliwe i zakorzenione w naszych umysłach już. Tak, no właśnie jak pani profesor mówi, że to nie ma... niekoniecznie z wyrazem buntu wobec Kościoła, to też mam takie wrażenie, że tam mocno już nie chodzi o papieża, nie? Że chodzi o tych ludzi, którzy się zdenerwują na ten mem, a w ogóle pewnie części użytkowników w ogóle nawet papież nie interesuje, nie? Tych twórców tych memów, tylko ta reakcja wkurzenia. Że oni go w ogóle nie pamiętają, oni słabo są w stanie powiedzieć, kiedy to w ogóle było, przecież on już tyle lat nie żyje, już nadeszło następne pokolenie, że rzeczywiście, jak to nawet pewien ksiądz stwierdził, bo księża i kościół też są świadomi tego, co tutaj się od Janie Pawła, były takie artykuły, że tutaj żeśmy chyba przesadzili z tym kultem papieża i to też ma związek, też ma wpływ na popularność cenzopop, bo jest po prostu strasznie dużo materiału. Mnóstwo obrazków, mnóstwo pomników, mnóstwo jakichś książek na ten temat, filmów, muzyki, nie wiadomo czego. To dostarczy po prostu materiał do powstawania kolejnych cenzopap. Nie tak dawno mieliśmy tego słynnego papieża w sadzawce przed Muzeum Narodowym, który wszedł do galerii po prostu żółtych twarzy, że tak powiem, i on do dzisiaj się pojawia w nowych memach. Ten pomnik chociaż został zdemontowany. Wciąż go ludzie pamiętają, bo on był tak memiczny, on stwarzał takie fenomenalne możliwości przerabiania, że no chyba wszedł do kanonu. Tak, przypomniałem sobie parę obrazków z papieżem. O, chyba w ogóle zrobię tak w tej rozmowie, że nie mamy wideo, że wrzucę na YouTube'a z takim pokazem slajdów z różnymi cenzopapami, które pani profesor udostępnia. Jeśli to okej. Okay. Jasne. No. Trudny wybór to będzie. Mam 10 tysięcy, to lekko licząc z różnych rzeczy. No właśnie, no to tyle, tak głęboko, jak będę miał cierpliwość, żeby się zakopać to, w to, to się zakopię. Tak jak powiedziałeś, to ja sobie nie wyobrażam. Znaczy mam kolekcję też różnych innych popularnych memów. Takiej ilości nie mam niczego. A ja zabieram tylko te najbardziej kreatywne i takie w sumie takie, które uważam za najlepsze, bo też zbieranie absolutnie wszystkiego się trochę mija z celem, bo tą kolekcję potem nawet trudno przejrzeć. Natomiast no, na pewno jest to jakiś fenomen i on faktycznie trwa. Było już parę takich aktów buntu, że przestańcie już z tym papieżem, to już dawno nie jest śmieszne, albo to nigdy nie było śmieszne, ale to się na niczym nie skończyło. Wciąż o 21:37 ktoś intonuje parkę. Tak, a im bardziej ktoś mówi, że to nie jest śmieszne, tym bardziej ma się ochotę to robić. Teraz zejdźmy na chwilę z tego papieża, już dajmy mu odpocząć. Pani profesor użyła dwóch słów, o które chcę dopytać. Pierwsze z tych słów, chyba bardzo ważne dla memosfery, to czany. Co to są te czany? Imageboardy. Słynny oczywiście Foshan był najbardziej położył zasługi dla ogólnoświatowej, głównie anglojęzycznej memosfery, wzorowane na japońskich, fora obrazkowe. To była taka charakterystyczna formuła, która już się chyba przeżyła, no bo fora to już dzisiaj jest zupełna archeologia internetu w jakiejkolwiek postaci. Nasze polskie czany miały to do siebie, że były zanurzone. To znaczy one były tylko dla wtajemniczonych, nie było tam łatwo się dostać i w związku z tym one były bardzo transgresyjne właśnie, przekraczające, ale równocześnie były takim safe space'em dla piwniczaków różnej maści. Natomiast to też już jest jakaś bardzo dawna historia, kiedy osoby z czanów zaczęły się pojawiać w różnych miejscach w internecie i zaczęły bejtować, czy też roznosić tę swoją kulturę, która stała się, ponieważ była bardzo koherentna, bardzo kreatywna, stała się takim symbolem właściwie kultury internetowej i zaczęła imponować, tak? Bo to też było coś zakazanego, zamkniętego, tylko dla elity. No ale to już też jest dawno nieprawda.
w Polsce też fenomenem, ponieważ są grupki facebookowe, ponieważ to nigdzie na świecie nie ma miejsca. Oczywiście są grupy z memami, można znaleźć się na Facebooku, ale nigdy nie odegrały takiej roli jak w Polsce kolejne wcielenia jebawki facebookowe i wszelkiej tej maści śmieszne peje, opowiedzmy, gdzie ta wytwórczość bardzo intensywnie jest. No i trzecim takim filarem, jak zwykle uważam, jest wykop, którego zaletą jest to, że też się sporo kreatywnych osób tam, mimo kontrowersji różnych, znajduje. No i przede wszystkim mamy z wykopu wypływają bardzo łatwo, łatwiej nawet niż z zamkniętych grupek w mediach społecznościowych. Oni wykreowali wspomnianą Sensę Dudę. Oni ostatnio w ramach wojny na Ukrainie wykreowali generała Denaturowa i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo wynalazków wykopu krąży w atmosferze. Tak. No, tak dla słuchaczy spostuję, że to nie jest tak, że pani profesor przeklina, ale jabawka to jest prawdziwa grupa. To się wzięło od jak będzie w anarchokapitalizmie. Tak jest, tak. To poważna nazwa. Tak, która została tak skrócona i ma strasznie dużo wersji, bo ja kojarzę i taką jak będzie w autystawce, nie, autystawka jak będzie w autyzmie i bardzo wiele. Podejrzewam, że ich kulturoznawcy mają jakąś swoją jebawkę i rzeczywiście tam są najlepsze rzeczy. I no, mnóstwo grup zaczęło się, że tak powiem, podszywać pod jebawki po jej sukcesie memicznym, jak będzie w, no to każdy może sobie taką grupkę założyć i tak ją nazwać. No a faktycznie było ich chyba kilka setek, gdzie nawet poszczególne jakieś teksty kultury, poszczególne memy miały swoje własne jebawki, które najczęściej usychały dosyć szybko, no ale mnóstwo tego w tej takich wolnych elektronów tam w tej przestrzeni krąży. Tak, no Asterix i Obelix, Misja Kleopatra na przykład. O właśnie. To jest w ogóle też ciekawe, że wracają takie rzeczy z dawnych czasów. Nagle ten Asterix i Obelix wrócił. To nie jest akurat film mojego dzieciństwa, ale no rzeczywiście on jest kultowy w jakimś tam, dla jakiegoś tam określonego pokolenia i mnóstwo kadrów, mnóstwo wypowiedzi z tego filmu jest jakoś tam memiczne i krąży. No sporo było takich filmów. Pewne elementy ze Shreka na tej zasadzie wciąż funkcjonują i tak dalej, i tak dalej. No to, bo ja mam wrażenie, że jest coś takiego, jakiś taki też aspekt memów, oczywiście nie wszystkich, ale są takie memy, które się bardzo mocno opierają na nostalgii, mam wrażenie w ogóle, że na jakiejś takiej trochę wyobrażonej nostalgii, nie wiem, właśnie do lat 80., do 90-sów, teraz coraz częściej do początku 2000-tych. To też jest jakiś taki nurt, prawda? No, tym bardziej, że te memy potrafią być takie przekwaszone mocno. One mają taką psychodeliczną aurę często, czy niesamowitą właśnie, bo tam się pojawia to określenie, które Olga Drenda wylansowała, duchologia, zaczerpnięte od Derridy, takie dość poważne, kulturoznawcze pojęcie. No i ona się właśnie wiąże z tym, że no, w internecie wiek nie jest aż taki ważny. To znaczy nie widać go na pierwszy rzut oka, można się po chwili domyśleć albo polegać na deklaracji danego użytkownika, ale spotykają się w internecie, to jest w nim fajne, między innymi ludzie z bardzo różnych pokoleń, którzy zupełnie inaczej potrafią pewne rzeczy odczytywać, jak chociażby mieć nostalgię wobec czegoś, czego sami nie przeżyli. Sporo młodzieży się dzisiaj fascynuje latami 90., chociaż jest od nich dużo młodsza i ma do nich takie księżycowe wyobrażenie, często jak dla mnie, no, które te 90. lata pamięta, nie? Mhm. Więc no, ta nostalgia jest zauważalnym trendem w kulturze internetowej i zresztą w ogóle w kulturze popularnej, gdzie no, przemysły kultury żerują na tej nostalgii, odwołując się do różnych tam lat. Tak, tak. I jeszcze pani wcześniej profesor powiedziała o słowie i znowu go pani profesor użyła jakiś czas później, czyli bejtowanie. To jest dla mnie też fascynujące zjawisko. Mhm. O co chodzi z tym bejtowaniem? To jest dosyć łatwo przetłumaczyć. Ja bym to przetłumaczyła jako prowokacja. To jest rzucanie, próbowano to spolszczyć jako zarzutka bejt, w sensie przynęty na ryby. Tak, którą się rzuca i ludzie biorą, znaczy nabierają się na coś i na przykład najczęściej polega to na tym, że reagują bardzo emocjonalnie i tracą po prostu kontrolę nad sobą, co w tym środowisku komunikacyjnym jest zabawne. I czasem wygadują różne rzeczy, czasem dyskutują z memem, czasem się bardzo zabawnie irytują i potem zbiera się jakby te reakcje i stanowią one coś w rodzaju trofeów czy orderów dla memiarza, jeżeli wywołało się tego rodzaju reakcje.
Oczywiście nie każdy jest trolem i nie każdy ma takie cele, ale z reguły powoduje to, bo jesteśmy, będąc w internecie, jesteśmy w polu ekonomii uwagi. Najważniejsze jest zgromadzenie, skupienie na sobie uwagi i najtrudniejsze. No i właśnie w ten sposób można rozpętać całkiem niezłą dyskusję, która się może roznieść po internecie, która może się okazać bardzo interesująca i skupić uwagę na sobie, na swoim memie, na jakimś zagadnieniu, czyli dobra awantura, która wynika bardzo często z bejtowania, jest owszem no, takim eksperymentem prowokacyjnym, nawet bym powiedział z dziedziny nauk społecznych, bo bardzo różne ciekawe reakcje można przeczytać. Na przykład, dlaczego właściwie nie wolno obrażać papieża? Mam odpowiedź na to pytanie? No, to było dobre pytanie. No właśnie, bo nie wiem, bo można. To w obrazy uczuć religijnych zdaje się w interpretacji prawnej nie wchodzi, dlatego że papież nie jest Bogiem, tak, ani obiektem kultu. Tak. To się być może troszeczkę zmieniło w momencie, kiedy był kanonizowany, był przez chwilę wśród memiarzy taki lekki popłoch. Mhm. Natomiast okazało się, że policja nic nie może zrobić nadal, więc nie było, z tego co mi wiadomo, jeszcze procesu otwartego o cenzopapy, chociaż były właśnie różne listy protestacyjne, różne próby, różne petycje. No i mam nadzieję, że jak do takiego procesu dojdzie, to zostanę powołana jako biegun. O, ja też mam nadzieję, bo teoretycznie jest ten przepis o znieważeniu głowy obcego państwa, no ale Jan Paweł II już nie jest głową obcego państwa. Tym bardziej, że ona nie żyje, no to dla prawnika jest, można powiedzieć, zagadnieniem. No tak jak w tym dowcipie, który też jest rodzajem, jedną z pierwszych takich cenzopap, a to jest po prostu mówiony dowcip, że dlaczego papież nie jeździ na rowerze? Bo nie żyje. No właśnie. I to są dowcipy tego typu. Ale to też to bejtowanie, mam wrażenie, że też ma czasem taki trochę wymiar śmiania się z ludzi, którzy mają niższe kompetencje takie cyfrowe. Taki częsty, teraz mi przyszedł do głowy coś, co tego typu memów dużo istnieje, takich bejtów, że ktoś bierze zdjęcie, nie wiem, Jarosława Kaczyńskiego, przerabia w Photoshopie bardzo prosto, tak żeby wyglądał trochę bardziej jak kobieta, jakaś fryzura, ciuchy i makijaż, i wrzuca na jakąś grupkę pisowską z podpisem, że to Jarosława Kaczyńska z Czech powiedziała, że Polacy to podludzie, no i tam się ludzie oburzają, co za straszna Jarosława Kaczowa. I to jeszcze wydaje mi się, że ten element beki jest po prostu beka z ludzi wykluczonych, nie? I ten numer działa po prostu po wielokroć. Pamiętamy tam Lekolo Walela, czyli Lech Wałęsa pomalowany na czarno jako prezydent bodajże Mozambiku. Nie pamiętam, ktoś powiedział, że Polacy są 100 lat za nami. To też zażarło w jakimś tam zakresie. Trzeba wiedzieć, gdzie to wrzucić i żeby się nie zdradzić, tak? Bo są oczywiście przedobrzone bejty, które od razu wydają się podejrzane. Jeżeli jakiś znawca wśród publiczności się trafi, to nie jest go tak łatwo nabrać, ale się zdarza. No więc tak, takie są. To też jest wielki atraktor Facebooka, że tam jest dużo seniorów, tak zwanych grażynek i wciąż jeszcze takich osób, które no przebywają w kompetencje, przebywają w innych sferach w internecie i nie są zapoznane z tą poetyką i potrafią na nią zareagować szokiem. Tak, no właśnie, bo mają też, ja osobiście uwielbiam, bo też sobie zbieram memy, udostępniam u siebie na Instagramie i uwielbiam się zagłębić czasem w takie rejony memów, na przykład grupka pseudokibicowska z memami o tym, że tam kolegów nie należy zdradzać, a policja to wiadomo kto, ale też bardzo lubię się zagłębiać w memy boomerskie i mam taką refleksję, że jak ja sobie wchodzę na te memy boomerskie, to one mnie potwornie żenują i to są takie dla mnie najgorsze żarty prymitywne, a potem zaczynam chwytać właśnie tę poetykę i ten sposób mówienia i zaczynam sobie zdawać sprawę, że te memy boomerskie się nie różnią od memów tych moich, które ja znam, tylko mają zupełnie inny sposób wyrazu, tak? Zamiast właśnie, nie wiem, tego żółtego psa będą miały roześmianą emotikonkę i kwiaty, ale zasadniczo... Minionka, tak. Ale jak się w ogóle mają te memy boomerskie, których też jest strasznie dużo, do memów tych takich ogólnych, trudno powiedzieć mainstreamowych, no ale tych, o których mówimy. No można się o tym przekonać na grupce Boomerawka, która też jest jakimś pokłosiem jebawki, gdzie rzeczywiście wrzucane są memy boomerskie i dość często jest taka reakcja, ale przecież to bek, opie.
Czyli no może i boomerskie, ale to jest strasznie śmieszne. Rzeczywiście, gdzieś jakaś wspólna płaszczyzna tutaj daje się odnaleźć. Czasem to jest tak żenujące, że aż urocze, czy fascynujące, czy wywołuje jakieś zupełnie inne uczucia. Wydaje mi się, że tutaj właśnie chodzi o emocje. To nie mam na to dowodów naukowych, ale mam od lat taką hipotezę, że ta cała kultura internetu wyrasta na tym, czego najbardziej brakuje nam w tej formie komunikacji, czyli mocnych emocji. Kiedy w kontakcie face to face te emocje zupełnie inaczej działających więcej iskrzą, widać je w mowie ciała, w mimice. W internecie jest to troszeczkę przycięte i dlatego tak bardzo chcemy wywołać reakcję emocjonalną. I ciarki żenady, tak jak słusznie powiedziałeś, też są fajne, tak? No bo jeżeli jesteśmy przy memach boomerskich, to było coś, co próbowano nazwać Grażyna Core, czyli te wszystkie słodkie obrazki smacznej kawusi miłego dzionka, które też zbliżały się formą do memu, były później wielokrotnie parodiowane i zostały niesamowicie podłapane przez młode pokolenie, które było zafascynowane światem Grażyna Core'u. Dlatego, że świat memów jest dość drapieżny, a świat Grażyna Core'u był miły, słodki, uroczy. Życzyliśmy sobie miłego poniedziałku, kochani wirtualni przyjaciele, i wejście w ten świat, w ten miękki, różowy świat, tak jak mówisz, powodowało ciarki żenady, ale równocześnie jakąś perwersyjną przyjemność. Tak, i w ogóle to jest bardzo duża umiejętność zrobić taki prawdziwy, dobry obrazek z tą kawusią, kwiatami i tańczącą panią i podpisać miłego czwartku. Znam osoby takie w moim wieku, 30 parę lat, które na przykład są grafikami i chciały zrobić takiego mema i się nie udało, bo nie potrafiły zrobić tak słodkiego i tak uroczego. Gdzieś ta ironia wchodziła cały czas. I to prawda, można rozróżnić podrabiane, że tak powiem, Grażyna Core. Była cała seria na przykład z Korwinem Mikke, z Jarosławem Kaczyńskim, ze Zbigniewem Stonogą, z różnymi mało miłymi i różowymi postaciami. Ale to było do rozróżnienia, tak jak mówisz, na pierwszy rzut oka inne środki wyrazu zostały użyte. Tak. I w ogóle jakakolwiek warstwa ironii, której w tym Grażyna Core po prostu nie ma. Tam po prostu miłego wtorku, kochani przyjaciele. Próbowaliśmy ze studentami dojść do Grażyna Core'u poprzez teorię kiczu. On jest w kulturze tam od Abrahama Mossa dosyć był taki frapujący i dużo o nim pisano. No i to jest gdzieś blisko, nie? Ten Grażyna Core, na przykład ta cecha kiczu, którą on tam wymienia jak horror Wakui, czyli lęk przed próżnią. Tam każdy milimetr tego obrazka jest zapchany czymś. Jakiś aniołek, jakiś kwiatek, jakiś tygrys, zachód słońca, jak najwięcej jest naćkane, nie? W ten obrazek. I to na przykład przeszkadza młodym, którzy mają zupełnie inne estetyczne podejście do tego obrazka. Nie zawsze uda się tyle wepchnąć po prostu przekonujących elementów w jeden, najwięcej tym trudniej. To prawda, ten horror wakui to tam strasznie widać. Ale jest też, właśnie ja tak, bo ja zacząłem pobierać te memy boomerskie i wrzucać właśnie tak trochę dla żartu i ironicznie. Ale naprawdę zacząłem patrzeć, taką klasyczną treścią mema boomerskiego będzie coś okropnego o seksie. I to jest zawsze takie prostackie i nie bez potrzeby świntuszące i w ogóle wulgarne. Ale potem sobie pomyślałem, że gdyby te same pomysły na żarty ubrać w takie formy graficzne nam bliskie, albo na przykład wsadzić w usta sprawnego stand-upera, to by zadziałało wśród ludzi młodych. Tylko nie działa, bo jest minionek, który się śmieje. No tak, no wszystko jest w formie, tak? Styl jest w formie. Był taki właśnie mem, że starszych ludzi, którzy oglądają Mazurską Noc Kabaretową, najbardziej bawi chłop przebrany za babę, ale z Umerów wiadomo, chłop przebrany za babę na przykład z anime też ma na nich pewien określony wpływ, także wszyscy się gdzieś spotykamy w jakimś punkcie czegoś, co uważamy za ciekawe, czy też frapujące, czy też zabawne, ale ogrywamy to na zupełnie inne sposoby. Tak. No w ogóle bardzo się podzielę moim buntem. Bardzo nie lubię dewaluowania żartów opartych na chłopie przebranym za babę, bo to jest złe, jak jest złe. A przecież robił to też Monty Python, nie wiem, Bogdan Smoleń. No mnóstwo osób, więc to u Mozarta w operach to jest, więc samo w sobie to nie musi być złe. Ale to tak się dzielę moją opinią niepotrzebnie. Ostatnio Andrzej Seweryn, tak? Ale podobno słabo to wyszło, szczerze mówiąc nie widziałam, ale widziałam mema, gdzie właśnie książę Jeremi Wiśniewiecki przebrany za babę występował jak najbardziej. Mówiliśmy o tym bejtowaniu, nie? I o tym, że to też jest jakiś jedna z warstw tego, dlaczego to jest kuszące dla ludzi, to jest to, że można się pośmiać z ludzi o mniejszych kompetencjach.
I wydaje mi się, że tak jak te memy trochę uderzają często w górę, czyli właśnie w tego papieża, w coś, co jest nam narzucane, w jakąś taką bogoojczyźnianość. Dzisiaj jest 1 sierpnia, widziałem straszny mem o Powstaniu Warszawskim, który przecież nie przekazywał prawdziwych poglądów twórcy tego powstania, tylko jakby buntował się przeciwko tej martyrologii. Ale jest też taki nurt uderzania w dół, nie? W Polaków, Cebulaków, w Januszy, Brajanów. I to jest też dla mnie interesujące. Tak. No tutaj potęga Testawirona, myślę, że miała na to wpływ, ale to było coś, co mnie bardzo interesowało, bo coś takiego jak humor etniczny jest w antropologii dosyć ciekawie opracowywane, tylko że na ogół humor etniczny dotyczy sąsiadów. My mamy w swojej kulturze bardzo zakorzenioną tradycję śmiania się z samych siebie. My możemy się pośmiać tam z Niemca, Ruska i tak dalej, ale głównym dla nas źródłem radości jest jednak drugi Polak. No i tam ten Polak musi się jakoś od nas różnić oczywiście, może być właśnie Januszem lub Grażynką, czyli reprezentantem innego pokolenia, innej mentalności, innej sfery odwołań i tak dalej, ale chyba nikt tak dobrze się nie nabija z Polaków jak Polacy. Nikt tak bardzo w pewien sposób nie nienawidzi Polaków jak Polacy, ale też zna wszystkie ich słabe punkty. No i po prostu ten mem etniczny Polak o Polaku ma niesamowicie dużo wcieleń. No małpa nosać już zeszła na kompletnie normicki poziom, chociaż też miała parę ciekawych po drodze jakby zakrętów, typu na przykład smutny nosacz. Tak, smutny nosacz był wspaniały. Był przejmujący, ludzie płakali nad tymi memami. I to właściwie pojawił w momencie, jak nosacz całkowicie znormiczał. Ale wcześniej był pan Andrzej, słynna twarz policjanta Janusza Ławrynowicza, któremu tam to złamało serce i była w tej konwencji Advice Animals, ta twarz umieszczona na polskiej fladze i on tam mówił różne rzeczy, które zresztą później powtarzał nosacz dokładnie w tym samym brzmieniu. Testowiron był po drodze i no bardzo dużo będzie jeszcze kolejnych wcieleń śmiesznego Polaka, tak, z którego możemy szydzić, szydząc samych siebie, bardzo świadomie. Tak, ludzie tam się zastanawiali, sami mamy cechy januszerskie, chociażbyśmy by nas to nie wiadomo jak denerwowało, jak bardzo byśmy to obśmiewali, mamy pewne cechy wspólne, my się jakoś z tym utożsamiamy. W tej chwili mam nadzieję, że moja studentka, doktorantka napisze doktorat o właśnie autostereotypie Polaka w memach, bo to jest bardzo ciekawy temat. No to prawda, bo też jest taki z jednej strony śmianie się z tych warstw takich, no trochę takie klasistowskie są te memy, a z drugiej strony są też obserwacyjne, bo bardzo wiele osób doświadczyło, tak jak jest motyw twój stary pijany, albo twój stary na gaciach w domu. No to jest taka rzecz. No, albo całe memy o szefie Areczka. O tak, no. Panie Areczku, który jest no lewacki, tak, bo krytykuje Januszek, tak, czyli liberalny kapitalizm po polsku w postaci małej firmy i jej szefa, który jest na tym właśnie zdjęciu. W ogóle niezwiązany facet, tylko Stanisław Derechajło, tylko że twarzą pasował, tak? Tak sobie wyobrażamy właśnie Polaka, tak? Szefa Polaka. No i różne jego zachowania oraz całe jego uniwersum, tak? Bo tam jest jeszcze pani Anetka, sam pan Areczek i inne postaci z tego uniwersum Januszeksowego, które snują taką właśnie narrację o dzikich stosunkach pracy w Polsce. Tak, takie polskie The Office w memach. Dobra. I dużo bardziej pasujące do polskich realiów pewnie. Chociaż jest też polska wersja The Office. Niech ktoś nakręci. Ale nie, jest polska wersja The Office. Kanal Plus już teraz drugi sezon jakoś kręcą, czy wychodzi. No, muszę to zgłębić, ale są te wątki internetowe? Czy są no jest troszkę inaczej, bo fajnie do tego podeszli w tym... Ja widziałem tylko parę odcinków, ale fajnie podeszli, bo The Office jest w wielu krajach było stworzone, ale to było po prostu tłumaczenia tych scenariuszy. A w Polsce zrobili lokalizację, trochę pozmieniali, na przykład tam jest ta postać Dwighta, to jest facet taki bardziej w średnim wieku, który jest zafascynowany martyrologią, bitwami i tam kultem maryjnym i takimi rzeczami, więc no właśnie troszkę tak poszli w stronę bardziej polską, bo no nie jest to dokładnie tak samo jak tam. No i właśnie trafiliśmy tutaj w sedno, że uważano tak jeszcze z 10 lat temu, można było się zetknąć z taką wypowiedzią często, że sprzecimy całkowicie naszą własną tożsamość, pożyją nas te memy z internetu, z anglojęzycznego internetu, które były w dużym stopniu tłumaczone po prostu na polski. Natomiast okazało się, że to się nie stało, a te memy, które przepłynęły do nas z anglojęzycznego internetu, najczęściej
nabrały zupełnie innego odcienia lokalnego. Ta lokalizacja, o której powiedziałeś, tutaj bardzo pracuje intensywnie. Czy na przykład Chimps, małe, słodkie wydania żółtego psa, które właśnie w to nasze polskie dzieciństwo tak się zanurzyły, w te nasze wspomnienia, w tę naszą nostalgię. I mnóstwo było, czy na przykład Dziwny Pan ze Stoku, który u nas stał się zupełnie inną osobowością niż Heide Payne Harold z anglojęzycznego internetu. On jest u nas złośliwy. Najczęściej bardzo, bardzo podły i perfidny. I właściwie nie ma już takich przypadków, że anglojęzyczny mem jest kalkowany jeden do jednego i Polacy, nie mając swojej własnej kultury internetowej, się z niego śmieją z braku czegoś innego. Że to wszystko rzeczywiście zyskało autonomię kulturową i może się stanie polską sztuką narodową. No, są teraz nawet przykłady polskich memów, które po latach zyskują popularność. Pamiętam, że kiedyś był konkurs na najlepszy mem w historii i wygrał ten mem Dlaczego pszczelarze nie mogą żyć w zgodzie. Z tymi... A to też trzeba znać kontekst. Tak, tak. On jest bardzo hermetyczny wbrew pozorom. Tak, ale to zostało... Ale można się też śmiać, jak się go nie zna, tak? Skojarzenie szpadzistów, tego, co oni mają tam na głowie, z tym, co mają pszczelarze. Tak. I jest... I ten mem ostatnio krążył po takim anglojęzycznym internecie przetłumaczony i ludzie go odkrywali i też mieli bekę z tego, że to tam podobnie wygląda i że się biją pszczelarze. Czyli można. I te zapapy już też jakby są rozpoznawane w anglojęzycznej przestrzeni internetu, ale one najczęściej znaczą coś innego, to znaczy znaczą przyszli Polacy. A. To jest ten śmieszny facet, z którego się Polacy śmieją. Aha. Tego wszystkiego, co to dla Polaka za sobą ciągnie, to na razie nie widać, żeby byli w stanie w ogóle to przyswoić. Ale oczywiście polską proweniencję na upartego ma Wojak. I jego kolejne wcielenia też bardzo rozbudowane, ciekawy mem, który wciela jakoś tą filozofię dumeryzmu. Też miałam bardzo ciekawą pracę studencką napisaną na ten temat całej rodziny Wojaków. No pierwotny został prawdopodobnie jakoś tam powołany do życia przez polskiego użytkownika, na co sama nazwa wskazuje. Mhm. No, więc mamy swój wkład i myślę, że będzie tylko rósł do światowej atmosfery. No, tylko że ten wkład z tym wojakiem nie jest taki polski, nie? To jest naciągnięte trochę. Znaczy, to jedno, że naciągnięte, a drugie, że to nie jest jakby nie jest polskie, to jest bardzo uniwersalne. No, po prostu twarz, która... Pokoleniowy, ponadnarodowy, a pokoleniowy, tak. Ale też po prostu genialnie oddane. To tak jak były kiedyś te, tak z 10 lat temu, praktycznie każdy mem miał te, oj, teraz zapomniałem, jak to się nazywa, te twarze, które wyrażały emocje. Takie. Aha. Te troll face i tego typu. One trochę zniknęły, nie? Ale po prostu świetnie oddawały w przerysowany sposób emocje. Trochę ten wojak jest tymi nowymi troll face'ami. Tak jest. No i to jest po raz kolejny potwierdzenie mojej hipotezy, że chodzi o emocje. No tak, i chodzi też często o, moim zdaniem, też o wspólnotę, bo tak mi ktoś ostatnio, taki z jakichś z moich znajomych, niezainteresowany memami, powiedział mi coś bardzo ciekawego, że rany Jasiek, każdy kolejny mem to jest po prostu, o, ja tak mam, wy też tak macie, co? O, znacie to, ja też to znam. I jest potwornie dużo takich memów, że... Nie wiem, ja, wakacje u babci, że każdy przeżywał tak samo, albo że tam każdy chodził wieczorynkę oglądać, czy że każdy, nie wiem, w podobny sposób pije podobne piwo o podobnych porach w tygodniu z podobnymi znajomymi, nie? I to... Każdy usłyszał, żeby mięsko zjada, ziemniaczki zostawił. Każdy trzyma w pudełku po lodach koper. O, tak. No to też jest element tej wspólnoty, bo po co my się śmiejemy? To jest przyjemne, owszem, ale to nie jest cel i to nie wyczerpuje wszystkiego, bo nie jest tak fajnie śmiać się samemu. Chodzi o wspólnotawianie się, o śmianie się wspólnie z tego samego, o znajdowanie ludzi podobnych do siebie, z którymi możemy się zaprzyjaźnić, którzy mają podobne poczucie humoru do nas i pamiętają podobne rzeczy. No śmiech jest strasznie ważną prospołeczną praktyką. Tak, no. Też czytałem taką teorię, że śmiech jest po to, żebyśmy się chętniej uczyli. Że śmiech się pojawia w momencie zrozumienia żartu. Aha. I dlatego się śmiejemy, bo to jakby nam miało ewolucyjnie wzmacniać. Coś zrozumieliśmy, aha, śmiejemy się przyjemnie, więc chcemy dalej rozumieć. I to połączenie, nie? Przecież najlepsze żarty to są takie, które się... Dostaje się ten żart, jest pół sekundy i dopiero się załapuje, nie? I wtedy śmiech jest największy. Tak jest.
I dlatego memy, które są zaskakujące, bo łączą na przykład dwa formaty, których się nie kontaminowało wcześniej, bardzo fajnie żrą. I z tym powstają całe cykle memiczne, nie? Które wchodzą w różne crossovery ze sobą, na różne sposoby są przetwarzane dalej i to są pewne takie ciągłości. Nie? Dlatego czasem obudowują się memy całymi uniwersami, jak nosacz, czy na przykład właśnie szef Areczka. Tak, no teraz mi przychodzi do głowy, że w takiej w sumie małej społeczności fanów Cezarego Pontewskiego stand-upera, on ma swoją grupę, która się nazywa Luźna Grupucha. Jak on wrzuci jakieś wydarzenie, to ludzie gdzieś występuje, ludzie robią zdjęcia, jak on różne tam pozy przyjmuje opowiadając stand-up i z tego powstają memy, które są turbo popularne w tej społeczności i bardzo dobrze ją, myślę, integrują, ale zupełnie nie wychodzą poza tę społeczność. No ja się nie dziwię. Nie. Zresztą to trochę żenada, tak jakby zlecać swojemu fandomowi robienie memów o sobie. To jak ten konkurs Ministerstwa Edukacji, tak, na mem. Nie no, ale tutaj muszę obronić Cezarego Bondewskiego, to nie on to zleca, to ludzie oddolnie to robią właśnie. Sami z bardzo dużą pracowitością robią memy o komiku jednym konkretnym, co jest też interesujące. No, pamiętam, że Wróżbita Maciej, słynna postać, też bardzo lubi memy o Wróżbicie Macieju. Aleksander Kwaśniewski mniej lubi memy o Aleksandrze Kwaśniewskim. A Wałęsa chyba nie pytano, ale Wałęsa oczywiście był bardzo aktywnym internautą w swoim czasie. I myślę, że widział w tym okresie milkowania niejedno. No, ale on chyba nadal jest tym aktywnym internautą, tylko po prostu wrzuca bardzo, bardzo dużo rzeczy. Fantastyczne materiały do memów, rewelacyjne. Tak, no po prostu każdy zawsze może sobie z nim zrobić zdjęcie. I tak bohater po prostu książek, podręczników do historii robił później na starość tak dziwne rzeczy w internecie, że nikt by tego nie przewidział. W tym jacuzzi, ach tak, no to wspaniałe są rzeczy. Ale też a propos tego łączenia, jest tak, że mam wrażenie, że czasem czytam jakiś mem albo opis mem. O właśnie, to co na przykład pani profesor wrzuca, pani często wrzuca mema na Facebooka razem z jakimś takim swoim własnym podpisem w tym poście. I to jest zazwyczaj językiem, którego ktoś, kto się nie zna na memach, po prostu nie zrozumie nawet tych słów, które tam padły. Nie, że powstał jakiś taki slang internetowy. To jest też fascynujące dla mnie. No mogę tego właśnie, niech się uczą, tak? Cytując polski słynny film sprzed lat. Ale to nie jest trudny ten język do opanowania. W całym czasie była taka zasada, że jeżeli wchodzisz w jakieś środowisko w internecie, to przynajmniej przez miesiąc powinieneś lurkować i się w ogóle nie odzywać, żeby opanować właśnie kulturę szeroko pojętą na czele z językiem, tak? Którym się ta grupa posługuje, bo się zbłaźnisz i cię wyrzucą, tak? To się skończy, nie? No tak, tak. I są takie. Mnie kiedyś wyrzucili z jakiejś lewackiej grupki, bo chyba użyłem jakiejś nieodpowiedniej słów. Ojej, z ilu mnie wyrzucili lewackiej grupki. Zresztą nie tylko, no to też jest takie, to są wręcz takie, no, rany bojowe. Tak, no tak, no wiadomo, lewackie grupki to jest level hard, żeby tam zostać. I płaskoziemcy też bardzo łatwo wyrzucają. Tak. To właściwie nie wiadomo, czy nie ma, czy w internecie czasem więcej beki z płaskoziemców niż samych płaskoziemców. Oj, tak, to jest... Tak jak z turbolechitami jest podobnie. Tak, no ja mam bardzo mocne wrażenie, że te grupy płaskoziemców, to tam jest 5 prawdziwych płaskoziemców i 500 ludzi, którzy udają i mają bekę. To... No właśnie. No ci radykalnie inni w internecie zyskują większą widoczność niż w życiu, tak? I tutaj powracają zawsze takie pytania, czy oni są groźni? Matko Boska, jak człowiek może w coś takiego wierzyć? Skąd to się wzięło? Pani profesor, może się pani wypowie? A właściwie nie ma o czym, nie? To jest bardzo mała grupa, która wpłynęła na fali tej dynamiki komunikacyjnej, jaka jest w internecie, plus beka, tak zwana. I właściwie no nic poza beką nie jestem w stanie tutaj powiedzieć. Nie, płaskoziemcy nie opanują świata. No nie, nie ma aż tylu osób o paranoidalnej osobowości. Nie wiem, czy bym się w diagnozy jakby wikłała, natomiast no, potraktujmy to jako eksperyment myślowy. No. Ale skoro tak jest mowa o tym, że jedna taka obawa, o której pani profesor wspomniała, że no to nasza kultura już zupełnie zniknie, zostanie przykryta amerykańską de facto, nie? Czy jakąś kosmopolityczną. Druga obawa właśnie ta, o której przed chwilą mówiliśmy. Ale też czasem
słyszę takie narzekanie, że wracamy do kultury obrazkowej. Że, no, że niby ta technologia poszła do przodu, mamy smartfona, ale że każdy może wykonać telefon, ale nikt ze sobą nie rozmawia. I że teraz taki gatunek mimiczny jak pasta, który jest krótkim opowiadaniem, by to podważał chociażby, nie? Że wciąż jednak słowo jest ważną formą komunikacji w internecie, czy mówione, czy pisane. I raczej to się nie zmieni. Natomiast no, to są takie stare zastrzeżenia, tak, jeszcze u Platona, który też no, najnowszą technologię komunikacyjną, czyli pismo wówczas traktował bardzo miłośnie. Wiadomo, że rzucał na nie gromy i uważał, że jeżeli coś jest naprawdę wartościowe, to człowiek powinien mieć to w pamięci. A. Poza tym naprawdę wartościowe nauki można przekazać tylko face to face, tylko werbalnie, także swoim przykładem oczywiście, ale przecież nie przez pismo. No i jak się pokazało, następne 2,5 tysiąca lat trochę inaczej się historia ludzkości potoczyła. Więc mi się pozwoliła jej toczyć, tak jak jej to wychodzi. No tak, no tym bardziej, że Platon sam tego nie robił, nie? No, ale jego mistrz to już tak, przecież Sokrates to nic nie napisał, nie? Jeżeli dobrze kojarzę, pewnie pani profesor lepiej wie. A jeszcze tak wracając do tego motywu klasizmu i śmiania się ze słabszych, na ile jest zjawisko seksizmu z kolei w memach? Bo mam wrażenie, że mniej niż tak ogólnie w społeczeństwie jest tego seksizmu, ale może to przez memy, z którymi ja obcuję. Nie wiem, no w tych boomerskich raczej można go, o których mówiłeś, że cię fascynują, to raczej można go tam sporo znaleźć, myślę. Ale no pewnie tyle, co w społeczeństwie. Nie wiem, czy to się da jakoś po prostu porównać. No w obie strony. Zresztą memy nie muszą być wcale śmieszne, to też powinniśmy może powiedzieć. Mogą być zupełnie poważne. I na różnych stronach damskich, na przykład bezlitosne.pl, jest całkiem mnóstwo treści ujętych w formułę memu, które są seksistowskie względem mężczyzn, czyli pokazują ich najgorszym świetle z damskiej perspektywy i wszyscy się śmieją i lajkują pół żartem, pół serio. No, jakkolwiek ten seksizm będziemy rozumieć, jakieś uprzedzenia czy jakieś stereotypizacje w odniesieniu do jakiejkolwiek płci, no już by się dały podciągnąć pod seksizm. Więc tak jak cała materia naszego życia codziennego, jakieś tam odzwierciedlenie w memach na pewno znajduje. Ale czy należy tępić memy z tego powodu, czy z jakiegokolwiek w ogóle, to nie jestem przekonana. No ja też tak sobie tak myślę, nawet w kontekście tej kultury obrazkowej, że no praktycznie nie ma memów, które zawierają tylko obrazek. Zawsze tam będzie jednak jakieś słowo. Jest bardzo mało memów. No niektóre zdjęcia są tak dobre, że jakby trudno wyrzucić podpis, to jakby mówi za siebie, ale... Ale wtedy to nie jest mem, tak. Wtedy to jest śmieszne zdjęcie, nie? A już to nie jest mem do końca. Nie do końca. Bym się polemizowała, czy konieczny jest podpis, żeby... To było ciekawe zagadnienie takie gatunkowe właśnie. Czy konieczne jest jakiś element werbalny, żeby z tego był mem. No jest dosyć sporo gifów, które są ich pozbawione, żeby je traktować jako część memu, to część fenomenu memu, to pewnie. No bardzo często jest tak, że na przykład jakieś tak, zwłaszcza amerykańskie strony udostępniają na przykład jakiś filmik typu, że ktoś idzie po lodzie, lód się załamał i ten ktoś wpada do lodu i ludzie się śmieją. I ja samego w sobie, no w bardzo jakimś szerokim sensie bym taki filmik traktował jako mem, ale amerykańskie strony zauważyłem, że bardzo częściej niż polskie udostępniają coś takiego z podpisem na przykład ha, 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 dawno się tak nie śmiałem. I to jest jakiś ekwiwalent może tak zwanego śmiechu z puszki. Tak, tak, tak. Tak. Ale to wtedy ten podpis już to jakoś ramuje, już pokazuje jak na to patrzeć, nie? Że okej, to jest śmieszne, a nie straszne, bo też w sumie można by współczuć komuś, że wpadł do lodowatej wody. A mam przykład, po prostu zwierzęta, tak, których miny, i kotów, psów zwłaszcza, różne dziwne rzeczy, które one wykonują, właściwie często nie wymagają podpisu. Tak, ale też czasem takie zwierzęta stają się bohaterami takiej serii memów, nie? Że jest zwierzę, które zrobiło jakąś minę i teraz już na przykład będzie zdjęcie tego zwierzęcia i z podpisem i tam będą wymieniane, nie wiem, różne niezręczne sytuacje, nie? Kiedy kasjerka powie miłego dnia i ty powiesz też miłego dnia, zapraszamy ponownie i niezręcznie. Nie? I to samo zwierzę przy tego typu rzeczach. To jest też ciekawe zjawisko takich bohaterów memów, tak jak ten Hide the Pain Harold, o którym pani profesor wcześniej mówiła. Że mimika zwierzęcia okazała się odzwierciedlać ludzkie uczucia. Tak, tak, tak. Przynajmniej w naszej wyobraźni, powiedzmy.
Tak, ale też ten motyw tych bohaterów, którzy tak jak była właśnie no, pedober przecież, overly attached girlfriend. Nie, no, no, no sporo było takich. To jest też bardzo ciekawe, że są takie stałe nie tylko templatki, bo też są, ale stałe właśnie postaci, stałe na przykład takie podpisy, taka rzecz, która nikt, dwukropek, pustka i ktoś tam dwukropek i wtedy jest pokazane, co ta osoba robi, nie? To nikt jest w ogóle zbędny zazwyczaj, ale jest dodawany jako taki element tego języka. Buduje napięcie i dodaje śmieszności, tak? Takie sformułowania całe, które się wiążą z tą kulturą internetową. Zwykle zarzucam na zajęciach takim sformułowaniem, żeby sprawdzić, kto w grupie studentów w ogóle się orientuje. I wcale to nie jest takie popularne, jakby się mogło wydawać. Ale jakie, które sformułowanie? Jakiekolwiek sformułowanie, typu jeszcze jak. Patrzę, czy jest jakakolwiek reakcja, no i od razu widzę, na kogo można liczyć, jeśli chodzi o tematy memiczne na zajęciach w ramach projektów czy prac zaliczeniowych podejmowane. No tak, faktycznie, bo jeżeli ktoś w ogóle nie ma reakcji na jeszcze jak, to pewnie nie jest koneserem memów. No, a nie jest łatwo, jak się okazuje, korpus jest już tak rozbudowany, że naprawdę trzeba trochę czasu włożyć, żeby się zapoznać. Jeden wieczór się nie da. Oj, no, zdecydowanie. Ja uważam, że memy, które wrzucam u siebie w relacjach na Instagramie, są bardzo dobre i że dużo znam, a sporo tych, które pani profesor wrzuca, jest dla mnie zupełnie obcych, więc no, jest tego mnóstwo. No, ja wciąż mam, zdarza mi się, poza tym one są wytwarzane na bieżąco, zdarza mi się zobaczyć coś sprzed 10 lat, czego nie widziałam, jakiś śmieszny pej na przykład. To jest niewyczerpane po prostu źródło zabawy, inspiracji, kreatywności. No, taki grupowy umysł, jeżeli tyle osób wytwarza treści, to chyba jedna osoba nie ma żadnych szans, żeby objąć to wszystko. Tak, ciekawe, że tak się zawiesiłem, bo bardzo, bardzo ciekawe to sformułowanie tego grupowego umysłu. To jest w ogóle coś, co ja bardzo lubię. Nie wiem, czy dobrze to rozumiem, to może pani profesor mi wytłumaczy, o co chodzi, ale ja bardzo lubię w komedii to, że ona... Bo jest część ludzi, którzy się zajmują komedią, tak jak ja, i część osób lubi komedię dlatego, że jest śśmieszna. A ja lubię dlatego, że jest śmieszna, ale też lubię dlatego właśnie, że służy do rozkminy. I że jest ten motyw obserwowania czegoś, zauważania, przetwarzania jakiegoś takiego, tej takiej kultury podważania rzeczy, aha, które istnieją. To jest dla mnie przepiękne. Czy o coś takiego chodzi z tym group mindem? Że w ramach żartu można dużo więcej powiedzieć. To już wiedzieli błaznowie królewscy, tak? W renesansie, nie? Tak, no ale też każdy żart potrzebuje spojrzenia krytycznego wobec świata. Nie, no nie ma żartów bez żadnego krytycyzmu. Zawsze coś się musi nie podobać, żeby zrobić żart. I to jest wspaniałe. To jest bardzo fajna definicja. Podoba mi się. Bo to jest dla mnie przepiękne, że po prostu dzięki temu w żartach można odkrywać nowe rzeczy i podważać jakieś zastane prawdy i to na przykład trochę mnie to śmieszy, jak nie wiem, polscy stand-uperzy tak po prostu cały czas się reklamują, że po bandzie, że nie ma świętości, bez tabu. Ale z drugiej strony to dobrze, bo dzięki temu gdzieś dalej ludzie myślą poza tymi ograniczeniami, które normalnie by mieli. No tak, może za dużo ich nie oglądałam, ale właśnie mam wrażenie, że za dużo obiecują, że w memach można znaleźć znacznie więcej przekroczeń niż... No, wczorajsza awantura z kabaretem Neonówka pokazuje, że jednak w Polsce ciągle można. Tak, no w ogóle to jest śmieszne, bo ten kabaret Neonówka bardzo mało przekroczył jakichkolwiek norm, a jest wielka awantura. No ale to... No właśnie. To na koniec takie. Pięknym krajem dla memu, dla żartu, bo wciąż te granice są dość takie bliskie. Tak, i wciąż są osoby, które się bardzo będą oburzać, jak się te granice przekroczy. Nie? Całe szczęście. Całe szczęście dla ludzi, którzy lubią memy. Dobra, to na koniec mam pytanie. Bo pani profesor powiedziała wcześniej o folklorze. Ja się nie znam, więc ja nie wiem, o co chodzi z folklorem, ale od razu mi się to kojarzy z taką kulturą masową, ale nie w sensie popkultury, tylko z taką kulturą niską. Czy memy są elementem kultury niskiej? Mam, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak kultura niska. Dzisiaj już w zasadzie ten podział na wysoką i niską de facto nie funkcjonuje, no, ale wciąż jeszcze mamy zbiorniki z najgorszymi memami i galerie sztuki współczesnej, które czasem się mogą posłużyć tą samą poetyką, ale to nie jest ich jakby stały repertuar i główny nurt.
No myślę, że można by je w ten sposób potraktować, ale równocześnie można znaleźć bardzo wiele memów, które się odwoła ewidentnie do ekskluzywnej kultury wysokiej. Natomiast fantastyczne strony potrafią to zmieszać. To znaczy odwołanie do archeologii, do muzyki klasycznej, do filozofii. Jest cały fanpage filozofia tak bardzo, który się właśnie memetyzuje filozofię w bardzo ciekawy sposób. Poprzeplatać to wszystko z wulgaryzmami, z odniesieniami do tradycji internetowych, do prymitywnych bumerskich dowcipów i do wszelkiej maści cenzopap. I powstaje jedyny w swoim rodzaju właśnie taki koktajl. Ktoś kiedyś powiedział, jakby się tarzać w zwymiotowanym kawiorze na Wallu. I to jest bardzo trafne określenie. To jest piękne w memie, że łączy niebo z ziemią, a które wysoko z nistą. Tak bym górnolotnie zakończyła. Super. Bardzo mi się podoba to zakończenie. Bardzo dziękuję pani profesor za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że się udała i wam, drodzy słuchacze, też bardzo dziękuję za słuchanie. Zapraszam do obserwowania, i do subskrybowania na Spotify, bo to mi bardzo pomaga. Tak, pani profesor się śmieje, bo te sformułowania też już do memosfery wchodzą, prawda? Dajcie suba, łapkę w górę i tak dalej. Bardzo dziękuję, pani profesor, wam też. To ja dziękuję, pozdrawiam.